Proszę, pani radna Mariola Łada-Siwiec. Wysoka Rado, panie prezydencie. Pierwsza moja uwaga dotyczy placu zabaw przy ulicy Struga. Tam jedną z atrakcji jest zjeżdżalnia linowa i niezabezpieczona, bo dziecko, które zjeżdża, może uderzyć się o metalowe takie obrzeża na wysokości twarzy. I to jest takie dosyć niebezpieczne. Kolejny wniosek, który złożyli mieszkańcy miasta, dotyczy górki sankowej i stworzenia takiej zjeżdżalni, bezpiecznej zjeżdżalni dla dzieci, bo i tak tamtędy ludzie jeżdżą. Kolejny temat dotyczy osób, no szczególnie w czasie wakacji, w czasie tych pięknych dni, jest dużo osób, które sypiają na ławkach w parku. Są one pod wpływem alkoholu, nie korzystają z noclegowni. I tutaj po raz kolejny mieszkańcy zwracają się o rozwiązanie tego problemu. Być może rozwiązaniem problemu byłoby to, żeby na ławkach w parkach na środku stworzyć dodatkową barierkę wzorem innych miast i wtedy osoby bezdomne nie spałyby na tych ławkach. Kolejne pytanie dotyczy oznakowania zabytków w Stargardzie. Chodzi o właśnie te nasze kluczowe zabytki, bo głównie one są w języku polskim, a osoby przyjeżdżające z innych państw po prostu mają problem z odnalezieniem tych zabytków. Fajnie by było, gdyby na przykład na ulicach były również plansze z fotografią przedwojenną Stargardu. Na pewno podniosłoby to rangę turystyczną naszego miasta. No i oczywiście w kilku językach oprócz języka polskiego. Ja już kiedyś mówiłam, kolejne pytanie dotyczy flag miasta. Flaga miasta oczywiście jest do uzyskania w punkcie informacji turystycznej, gdzie kosztuje 40 zł. Na ulicy Magicznej można ją kupić za 36 zł. No a może by tak jakoś można było mieszkańcom te flagi dać bez gratyfikacji finansowej. A mówię, dla porównania powiem, że tutaj wyborcy mówią, że w Szczecinie na porodówce nowonarodzone dzieci otrzymają beciki, smoczki i listy gratulacyjne z logo Szczecina. I jeszcze kolejne moje pytanie. Kiedyś zgłaszałam taki wniosek, żeby nasze zabytki były ukazane w 3D. No i Basteja jest i bardzo się to podoba, przepięknie to wygląda. Ale fajnie by było, gdyby wszystkie nasze zabytki były do obejrzenia właśnie w formie 3D. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę pani radna Edyta Dominczak. Pani przewodnicząca, wysoka rado, panie prezydencie. Pierwsze moje pytanie dotyczy zapytanie. Czy alejka, która została wykonana w Parku Zamkowym na wniosek kolegi radnego Amadu, czy ktoś ją odbierał w ogóle, tą alejkę, bo to jest, mieszkaniec zgłosił do mnie problem. Rzeczywiście poprawiono krawężniki przy tej alejce, wyrównano trochę teren, bo tam wystające były kamienie, niemniej jednak miał być to kliniec, frakcja, tak to się nazywa, 12 mm, a położono zwykły tłuczeń, który się rozluźnił i tam kazał po prostu zabrać sobie swoje żony w szpilkach i przeprowadzić je raz tą alejką. To wszystko jakby będzie wyjaśnione. Nie można przejechać rowerem, no jest problem ogromny. Drugie moje zapytanie, czy na ulicy Wyszyńskiego, to jest sztandarowa ulica miasta, czy jest możliwość zweryfikowania, zlokalizowania właściciela po byłym SDH i nie wiem, odnowienia tego budynku, żeby to ładniej wyglądało, zwłaszcza, że obok budynek jest odrestaurowany. Trzecie moje zapytanie, to może bardziej do pana komendanta Straży Miejskiej, bo jest akurat z nami. Działka, która graniczy z restauracją, hotelem Spichlerz od strony Parku 3 Maja w centrum miasta, tam są ponad dwumetrowe chaszcze, codziennie tam przejeżdżam, wygląda po prostu niechlujnie i nieładnie. I taki drobiazg, to być może właściciel zarząd dróg powiatowych, pachołek przy ulicy Wojska Polskiego w rejonie 29 po prawej stronie, jak się zjeżdża od sądu w dół, jest cały uszkodzony, łączy się z podłożem, to może ktoś by się tym zajął, bo już od dłuższego czasu to trwa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę
pan przewodniczący Amadusy. Panie prezydencie i właściwie też do pana komendanta Straży Miejskiej. Mam sygnały od mieszkańców dotyczące funkcjonowania parkingów płatnych przy ulicy Wyszyńskiego i Piłsudskiego. Chodzi o stan czystości tych terenów. Okazuje się, że no, o ile bardzo sprawnie odbywa się opłaty, a tam nikt nie sprząta. I czasami, jak widzimy teraz, liście są i po prostu są takie dni, gdzie tam jest brud. Nikt nie sprząta. I bardzo, w związku z tym bardzo proszę pana prezydenta, żeby przyczynił się do tego, żeby takiej sytuacji nie było i do pana komendanta Straży Miejskiej, żeby od czasu do czasu popatrzył, co tam się dzieje. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pan radny Mariusz Nosal. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panie prezydencie, mam dwa krótkie pytania. Pierwsze pytanie. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa prowadzi pracę nad Narodowym Programem Budowy Mieszkań, hucznie nazywanym Mieszkanie Plus. Podobno i ministerstwo, i Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki wysyłały pisma do samorządów o podanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa możliwych do wykorzystania na cele budownictwa mieszkaniowego. I mam pytanie do pana prezydenta, czy takowe pismo trafiło także do naszego urzędu, a jeśli tak, czy na terenie naszego miasta są tereny, które można byłoby wykorzystać na budowę tanich mieszkań? To jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie. Jak wiemy, w roku szkolnym 2017-2018 szykują się bardzo duże zmiany w edukacji. Można powiedzieć tak naprawdę, że system edukacji w Polsce zostanie wywrócony do góry nogami. Mam tu na myśli przede wszystkim pomysł likwidacji gimnazjów. Mimo że żadne oficjalne jeszcze zarządzenia czy tam ustawy nie zostały w tej sprawie przedstawione. Już na terenie naszego miasta pojawia się bardzo dużo plotek o tym, że pan prezydent podjął już jakieś decyzje. I myślę, że to jest i dobre miejsce, i dobry czas, aby w tym miejscu powiedzieć, że tak naprawdę przecież żadne decyzje co do tego, jak będzie wyglądała system edukacji w roku szkolnym 2017-2018 nie zostały przecież jeszcze podjęte. Po drugie, bardzo się cieszę, że pani prezydent powołała zespół, który ma złożony z dyrektorów szkół, który ma ustalić kierunki działań. Natomiast powiem tak, jestem przekonany, że każdą decyzję, którą podejmiemy, to ta decyzja wzbudzi bardzo duże kontrowersje i w stosunku, i w przypadku rodziców, i w przypadku nauczycieli. I podejrzewam, że co byśmy nie zrobili, to niestety wszystkich stron nie zadowolimy. I dlatego mam pytanie, czy pan prezydent planuje taką szeroką debatę, w której no właśnie oprócz dyrektorów szkół, oprócz właśnie władz samorządowych mogliby wziąć udział i rodzice, i zainteresowani nauczyciele, no i również no na przykład związki zawodowe, zanim podejmiemy jakąś ostateczną decyzję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pan radny Damian Gralak. Wysoka Rado, pani przewodnicząca, panie prezydencie. Dwie sprawy dość mocno z sobą związane, dotyczące zalewania osiedla Chopina, już nieraz poruszana na obradach naszej Rady. Pierwsza dotyczy ulicy Wieniawskiego. Szykuje się, z tego co wiemy, dość duży remont tej ulicy, zresztą bardzo potrzebny. Czy istnieje możliwość wykorzystania tego remontu do tego, aby rozdzielić wody opadowe od kanalizacji ogólnospławnej, którą wędrują zanieczyszczenia, co w zdecydowanej mierze by mogło ułatwić to, właśnie zlikwidować nawet to podtapianie budynków na osiedlu Chopina. Wiem, że stanowisko
władz miasta jest takie, że stworzenie takiego systemu byłoby bardzo drogie, bo trzeba byłoby te wody odprowadzać aż do rzeki Inny, więc byłby to rzeczywiście wielki remont i wielkie koszty, ale czy nie istniałaby możliwość na przykład stworzenia jakiegoś dołu retencyjnego, do którego te wody opadowe można byłoby odprowadzać, a tym samym przygotowując ulicę Wieniawskiego do tego, z czasem podłączać także inne ulice na osiedlu Chopina i w ten sposób spróbować przynajmniej częściowo rozwiązać ten naprawdę duży problem. I druga sprawa związana z tym samym, są takie budynki TPS-u na Szymanowskiego 56 bodajże, które kiedy są podtapiane inne budynki i inne piwnice do wysokości powiedzmy kostki, to tam piwnica jest do stropu, a woda wlewa się nawet do mieszkań. Jest to bardzo położone nisko budynki i tam rzeczywiście ludzie co pewien czas mają praktycznie powódź. Wszystko muszą wynosić, wszystko jest mokre, wszystko jest zniszczone. Wiem, że zwracali się ci ludzie także o pomoc do władz miasta i chciałbym się dowiedzieć, jakie są najbliższe plany związane z tą właśnie posesją, czyli Szymanowskiego 56. Jest to trudny problem, ale czy ktoś się już nad tym pochylił i czy ewentualnie coś już wiadomo w tej sprawie? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pani radna Anna Rybak. Panie prezydencie, szanowna rado, ja mam pytanie dotyczące firmy Giardino, która za niewykonanie fontanny w terminie na osiedlu Zachód, czy zostanie ukarana karą zawartą w umowie? Jeśli tak, to jaka to będzie kara? Dodatkowo miały być zainstalowane w tej fontannie kolorowe światła LED, a są jednokolorowe. Z czego to wynika? Chciałabym się również dowiedzieć, dlaczego niektórzy ławnicy wybrani na bieżącą kadencję do dnia dzisiejszego nie uczestniczyli w ani jednej rozprawie. Czym to jest uwarunkowywane? Jak są wybierani ławnicy do spraw? Dlatego prosiłabym o odpowiedź. Również pojawił się problem na ryneczku na osiedlu Zachód. Chodzi tam o handel. Dochodzi cały czas do konfliktu między osobami, które handlują na tym rynku, a osobami, które handlują na murku, sprzedając tam swoje płody z działek. Jak ten problem można rozwiązać? Bo Straż Miejska tam interweniuje. Osoby, które tam handlują swoimi płodami, twierdzą, że mogą handlować. No jak, musimy jakoś rozwiązać ten problem, bo tam naprawdę dochodzi do bardzo dużych nieporozumień. Nie wiem, czy ustawienie automatów z biletami, czy jakiś opłat, które będą niszczone w kasie, żeby te osoby, które tam chcą sprzedawać nadwyżki ze swoich działek, mogły w jakiś sposób tam to robić w miarę legalnie, żeby nie było konfliktu interesu z osobami, które handlują na rynku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę pan radny Marcin Przepióra. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panie prezydencie, ja mam takie pytanie, właściwie sugestie, czy można by było z okazji Dnia Edukacji Narodowej, szczególnie podkreślam tą nazwę, Dnia Edukacji Narodowej, oprócz nauczycieli nagradzać również w świetle Jupiterów i kamer pracowników administracji i obsługi. Przypomnę, że szkoła funkcjonuje na trzech filarach. Są to nauczyciele, pracownicy administracji i obsługa szkoły. I przyznam szczerze, że czasami jestem zażenowany rozmawiając z pracownikami administracji i obsługi, dlaczego tylko na takie wielkie akademie są zapraszani nauczyciele. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę pan radny Krzysztof Pakulski. Panie prezydencie, ja mam pytanko takie związane z pytaniem w zasadzie, które zadawałem panu w czasie sesji czerwcowej tegorocznej odnośnie boiska szkolnego przy gimnazjum numer 3 na ulicy 11 listopada. Tam dochodzi do wielu dewastacji, do zaśmiecania i ten problem no, nadal istnieje. Tam, tak jak wcześniej już wspominałem, tam jest monitoring. No i czy jest jakaś możliwość, żeby zaprzestać tego procederu, czy mamy takie możliwości, czy ten monitoring jest odtwarzany później, bo tam dochodzi do tłuczenia butelek, do rzucania niedopałków, ostatnio nawet widziałem pocięte puszki były po piwie w takich kawałkach, no tam się naprawdę dzieją cuda, ławki są połamane i czy coś może panie prezydencie w tym temacie już się zadziało, żeby temu zapobiec, zaprzestać tego procederu. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pan radny Krzysztof Dybowski. Wysoka Rado, panie prezydencie, chciałem zapytać się,
Stargard na prawach powiatu grodzkiego. W 2006 roku wystąpił Pan z taką inicjatywą obok 20 innych prezydentów miast Polski i burmistrzów. Chciałbym się zapytać, czy w tej sprawie coś się dzieje, czy jest szansa, że Stargard będzie miastem na prawach powiatu grodzkiego. I drugie pytanie dotyczące terenu przy ulicy Włosienniczej po byłym przedszkolu. Ten teren jest dosyć mocno zarośnięty, a mieszkańcy korzystają z tego terenu trochę rekreacyjnie. Czy warto, może byłoby warto skosić tam trawę i trochę zrobić porządku? Bardzo dziękuję. Dziękuję. Proszę pani radna Elżbieta Dybowska. Panie prezydencie, podczas pracy w terenie zostaliśmy, że tak powiem, zaciągnięci wręcz na ulicę Bydgoską 39. I no, zobaczyliśmy bardzo trudne warunki pod tym numerem życia ludzi. No, są to slumsy stargardzkie. Toaleta w piwnicy, budynek ponoć do wyburzenia, ale nadal stoi. No i pytanie, co w tej sprawie można zrobić? Naprawdę bardzo trudne warunki. Wydaje się, że nie można w takich warunkach mieszkać, a jednak ludzie mieszkają. I druga sprawa związana z podziękowaniem za uwzględnienie naszego wniosku do budżetu w sprawie właśnie flag Stargardu i taka też mała sugestia, żeby na drugiej stronie tej flagi zrobić herb Stargardu. Będą te flagi dużo ciekawsze, bardziej kolorowe. Być może będą wtedy przechowywane w domu jako, nie wiem, jako ciekawa rzecz, tak? Ciekawy przedmiot, który jest nam bliski. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, pan radny Wojciech Seredyński. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panie prezydencie. Na terenie naszego miasta przy kilku ulicach, na przykład przy ulicy Skarbowej czy przy ulicy Kościuszki, zostały na niebiesko wymalowane miejsca dla osób niepełnosprawnych. Uważam, że jest to bardzo dobre rozwiązanie. Są te miejsca bardzo dobrze widoczne zarówno dla osób niepełnosprawnych, jak i ewentualnie potencjalnych kierowców, którzy chcieliby nielegalnie zaparkować. Ja mam pytanie, czy jest szansa zwiększyć takich miejsc w ten sposób wymalowanych? Podniosłoby to na pewno komfort dla tych osób. Kilka miesięcy temu, chyba w miesiącu maju, były malowane linie, pasy na przejściach dla pieszych. Na osiedlu Pyrzyckim dość mocno to zwróciłem uwagę. W niektórych miejscach, w niektórych przejściach te pasy są już prawie niewidoczne. Czy jest to taki rodzaj materiału, czy jest tu jakaś wina popełniona przez wykonawcę, malując te pasy? Ulica Spokojna, konkretnie od nowo wybudowanego ronda ciągnowej drogi do Giżynka. Piękna ulica, piękne nasadzenia, no ale niestety trawa już przerasta te nasadzenia. Nie tylko na poboczach, nie tylko w nasadzeniach, ale również po pół metra jest trawa na chodniku, tam zwłaszcza w tej kostce. I na ostatniej sesji zapytałem o huśtawkę dla dzieci niepełnosprawnych. Faktycznie jest taka huśtawka na placu Zała przy ulicy Struga. Natomiast nie dokończyłem pytania, no bo już myślałem, że może źle się wysławiłem. Chodzi mi o to, że chodziło mi o huśtawkę taką, gdzie mama będzie mogła wprowadzić dziecko z wózkiem. Taka huśtawka jest w Goleniowie, taką widziałem w Szczecinie. Można dziecko oczywiście niepełnosprawne do tej obecnej huśtawki włożyć, ale to wymaga ze strony mamy dużej siły. Są dzieci o znacznej wadze, a taka huśtawka, na którą można wprowadzić dziecko z wózkiem, dałoby możliwość temu dziecku uczestniczenie w zabawie, a nie obciążałoby mamę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę pani radna Mariola Łada-Siwiec po raz drugi. Wysoka Rado, panie prezydencie, zapomniałam zadać jeszcze dwa pytania. Składam wniosek o przeniesienie imprez miejskich na godziny popołudniowe, tak żeby wszyscy mogli w nich uczestniczyć, ponieważ pracujemy i nie zawsze możemy się zwalniać. I kolejne moje zapytanie dotyczy tego, jak wszyscy wiemy, jakie są problemy z funkcjonowaniem oddziału ratunkowego SOR i wnioskuję, żeby stworzyć Dni Stargardu były fantastyczne w tym roku, bardzo za to dziękuję, uczestniczyłam w nich, było wspaniale, ale może można byłoby zrobić skromniejsze Dni Stargardu i pieniądze przeznaczyć na lepsze funkcjonowanie oddziału ratunkowego SOR w Stargardzie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, pan przewodniczący Amadusy po raz drugi. Panie prezydencie, podczas Komisji Finansów i Budżetu rozmawialiśmy między innymi o toaletach, ponieważ mam sygnały, że jeden z największych problemów naszych mieszkańców jest brak
ławek, to znaczy tam, gdzie można chodząc, żeby można siedzieć, i brak toalet. I więc mam taki wniosek, może rzeczywiście poinformować mieszkańców, tych informatorów, gdzie są te toalety, bo ludzie skarżą się. I moje zapytanie jest to, czy na planach miasta nie byłoby konieczne wyznaczenia właśnie jako punktu szczególnego interesu, tak zwany POI, żeby było miejsce toaletowe. Dziękuję. Proszę pani radna Krystyna Smolarek. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie prezydencie. Ja w sprawie takiej, o której zgłosiła mnie przede wszystkim mieszkańka naszego osiedla Tysiąclecia, a mianowicie było takie wydarzenie, że nieletnie dziewczęta piły alkohol w centrum miasta, właśnie na osiedlu Tysiąclecia, opodal sklepu alkoholowego całodobowego. No i bała się oczywiście zwrócić uwagę. Przyjeżdżała w tym czasie policja. Policja, którą oczywiście próbowała zatrzymać, ale policja się nie zatrzymała. No więc był to ogromny problem, bo widziały to dziewczęta ze gdzieś z trzeciej, czwartej klasy, które się temu też przyglądały. Kobieta była bezradna, policja odjechała, dziewczęta alkohol oczywiście skończyły pić. I my, mieszkańcy osiedla Tysiąclecia, wyczulili się już bardzo, jeżeli chodzi o centrum, i zwracają uwagę, ale liczą też na to, że jeżeli już policja przejeżdża, to policja powinna się zatrzymać. Nawet mieszkanka, informując mnie o tym zdarzeniu, powiedziała, chyba bym musiała się położyć, żeby zatrzymali się. A rzeczywiście była to sytuacja, gdzie można byłoby ewentualnie wykorzystać tą sytuację, gdzie ten alkohol był sprzedany, bo na razie to mamy dwa dni, z piątku na sobotę, z soboty na niedzielę, kiedy do 23.30 sklep jest czynny. Oczywiście mieszkańcy oczekują, że to się zmieni i przez cały tydzień będzie taka sytuacja, bo różnie to bywa. W tygodniu oczywiście część ludzi młodych zakupuje alkohol, potem opodal jest plac zabaw, który został stworzony przez mieszkańców budynku numer 1. No i wiadoma sprawa, że tam spożywają ten alkohol, zaśmiecając, bo palą papierosy, ten plac zabaw, gdzie małe dzieci z matkami, oczywiście nie w nocy, ale na drugi dzień korzystają z tego placu zabaw. Natomiast chciałam również pochwalić, bo w centrum miasta na Wyszyńskiego ukwiecony jest teren. Są postawione piękne donice z bukszpanami, takie kule z bukszpanów. Oczywiście jedna kula jest zesknięta, wydawałoby się, że zesknięta, bo część mieszkańców wręcz przechodząc zwracają uwagę, że to tyle kosztowało, więc dlaczego już jest w takim stanie. Pofatygowałam się, żeby porozmawiać z osobami, które zajmują się renowacją i przede wszystkim upiększeniem naszego miasta. I właśnie pan powiedział, że tam w środku to odbija i dobrze, że mam taką informację, bo mogę mieszkańcom wytłumaczyć, że to nie jest, po prostu nie są wydane pieniądze, że to na pewno odbije, bo dwa są piękne, zielone, a jeden jest trochę jakby zewnętrznie nie taki. Ale rzeczywiście w centrum miasta powieszone donice przy latarniach, widok jest bardzo fajny i ludzie, mieszkańcy chwalą. Także za to bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I panie prezydencie, ja mam do pana również pytanie w imieniu mieszkańców osiedla Lotnisko. Na wiosnę, na sesji tutaj zwracałam uwagę, mieszkańcy mnie prosili, aby na ten temat poruszyć. Chodziło o nieprzyjemny zapach i składowanie różnych materiałów, tak, w okolicach osiedla, co utrudnia mieszkańcom życie ze względu na nieprzyjemny zapach. I ja mam pytanie, czy rzeczywiście tam były kontrole, czy wszystko jest w porządku, ponieważ w ostatnich dniach przy tych dużych upałach po prostu ten smród był nie do zniesienia i mieszkańcy znowu alarmowali, że
Nie da się po prostu ani otworzyć okna, ani wyjść na dwór, zażywać pogody, tak, zażywać tego słońca na naszym pięknym osiedlu ze względu na nieprzyjemny zapach. I kolejne pytanie, została zburzona budowla zagrażająca, można powiedzieć, już na osiedlu życiu, po dawnym kinie poradzieckim. Czy coś tam będzie budowane? Jeżeli tak, to co? Bo takie pytania też mieszkańcy do mnie kierowali. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni, odpowiadam na zadane pytania. Pani Radna Łada Siwiec, dotyczyło bezpieczeństwa urządzeń na placu zabaw przy ulicy Struga. Ja odpowiem w ten sposób, że wszystkie zainstalowane urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty gwarantujące również bezpieczeństwo. Niemniej, przyjmując tą uwagę pani radnej, zobowiązałem już moich współpracowników, żeby przyjrzeli się temu urządzeniu. Natomiast z całą pewnością posiada ono atest. Jeśli chodzi o górkę i możliwość bezpiecznego zjeżdżania na sankach, no to tak, myślę, że rozważymy tą kwestię, natomiast no tak w życiu jest, że to też i spontanicznie, i żywiołowo ludzie sobie tam, czy dzieci, wybierają miejsca, gdzie chcą na sankach zjeżdżać i często jest to trudne do opanowania, niemniej myślę, że tam się przyjrzymy takiemu rozwiązaniu. No tu sprawa dotyczy osób sypiających na ławkach w parkach. No jest to problem, to trudno powiedzieć, nie chcę się tutaj odnosić do tego, czy rozwiązanie takie umożliwiające układanie się na tych ławkach jest dobrym rozwiązaniem. Natomiast przede wszystkim chyba jednak trzeba podjąć próbę, aby wyperswadować im możliwość z tej formy, że tak powiem, nocnego odpoczynku, bo i nie tylko nocnego, bo przecież mamy w mieście i ogrzewalnie w okresie jesienno-zimowym dla osób bezdomnych, jest schronisko dla osób bezdomnych, więc będziemy starali się też w jakiś sposób perswadować, przy wykorzystaniu oczywiście Straży Miejskiej, perswadować, że takie zachowania są niewłaściwe i zachęcać do innej lokalizacji, a także korzystania z tej oferty, która dla bezdomnych jest w mieście. Jeśli chodzi o oznakowanie zabytków, to zabytki są w mieście oznakowane. Miasto jest członkiem Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego i w związku z powyższym, zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym stowarzyszeniu, wszystkie zabytki, czy to są w Lubece, czy w Stralsundzie, czy w Stargardzie, czy w Rydze, one są w podobny, mają takie same oznakowanie we wszystkich tych miastach. Są znormalizowane, precyzyjnie określone zasady, włącznie z wymiarami tych tablic informacyjnych, i one są w trzech językach. U nas są po polsku, niemiecku i angielsku. Także takie oznakowanie jest, nie wiem czy w tej chwili na wszystkich, ale w wszystkich tych zabytkach, które są objęte Europejskim Szlakiem Gotyku Ceglanego, w ten sposób są oznakowane. Jeśli chodzi o flagi i rozdawanie, no z tymi flagami miasta jest tak, że po pierwsze, jeśli chodzi o zasady ich wykonania, one są precyzyjnie określone. Wypowiadała się w tej sprawie Komisja Heraldyczna i dowolnie sobie ich kształtu, rozmiarów, barw kształtować nie można. Tu są, obowiązują zasady ściśle opisane w uchwale Rady Miejskiej. Natomiast są sytuacje, na przykład przypominam sobie, że przy okazji Dnia Flagi były rozdawane flagi miasta w takiej wersji, że tak powiem, kompaktowej, mniejsze i łatwiejsze do wykonania, a także do wykorzystania, więc od czasu do czasu przy jakichś ważnych, istotnych wydarzeniach te flagi są rozdawane. Natomiast no, nie wiem, trudno mi jest powiedzieć, czy da się zrobić tak, żeby cały czas te flagi były dostępne nieodpłatnie. No, pewne zasady obowiązują. Jeśli chodzi o zabytki w 3D, no, przygotowywany jest w tej chwili i aplikujemy o dofinansowanie ze środków unijnych na projekt trasy muzealnej i w ramach tego projektu trasy muzealnej przygotowywane są również możliwości prezentacji zabytków w formie 3D. Także takie przygotowania w tej chwili trwają. Pani Radna Dominczak
Jeśli chodzi o alejkę w Parku Zamkowym, ona tak naprawdę, to nie był taki klasyczny remont, ona po prostu została w ramach bieżącego utrzymania naprawiona, ale jeśli chodzi o jakość tej naprawy, no to trzeba się przyjrzeć i tak się stanie w najbliższym czasie. Na Wyszyńskiego właściciel, no po byłym SDH, no tutaj mamy możliwości naszego wpływu są dosyć ograniczone. Nakazać na pewno w tej chwili nic nie możemy. Natomiast będą jakieś podejmowane próby dotarcia i przekonania co do tego, żeby tam przywiązać, jakąś wagę przydać tutaj kwestii estetyki. No i pachołek przy Wojska Polskiego, przekażemy uwagę zarządcy drogi. Pan radny Amadusy, parkingi płatne przy Wyszyńskiego i Piłsudskiego, no to tu już rozmawiałem z komendantem Straży Miejskiej, żeby w kwestii, bo to chodziło o porządek, tak, czystość, żeby tutaj też Straż Miejska na to zwróciła uwagę. Pan radny Nosal, Ministerstwo Infrastruktury, Narodowy Program Budowy Mieszkań. Ja powiem tak, że faktycznie z tego, co mi wiadomo z prasy, w tym programie planowane jest wykorzystanie gruntów Skarbu Państwa. Reprezentantem Skarbu Państwa jest na naszym terenie starosta. W związku z powyższym to wypowiadać się co do tego, które grunty Skarbu Państwa można wykorzystać na cele tego programu, to jest, wydaje mi się, rola starosty. Ja sobie nie przypominam takiego zapytania. Natomiast no dzisiaj przyjęliśmy plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego, który praktycznie prawie w całości, bo nie w całości, ale prawie w całości dotyczy właśnie gruntów Skarbu Państwa, więc tu możliwości wykorzystania w tym programie tych terenów będących objętych planem miejscowym dzisiaj uchwalonym są jak najbardziej możliwości takie są. No i zmiany w edukacji, tak, w latach, na rok szkolny 2016-17. Ja powiem tak, że to co w tej, znaczy stan prawny dotyczący edukacji w tej chwili jaki jest, to jest ten, który do tej pory był. Jeśli mówimy o stanie prawnym, nic się pod względem stanu prawnego nie zmieniło. Jest publicznie ogłoszona przez panią minister edukacji ogłoszony zamiar likwidacji gimnazjów i reorganizacji szkół, ale jak do tej pory jest to tylko pewna deklaracja, zamiar. Nie ma żadnego w tej chwili aktu prawnego, który by to określał. Według moich współpracowników, ja tego nie widziałem, ale jeden z moich współpracowników widział wypowiedź pani minister w telewizji, która powiedziała, że na razie jeszcze nic konkretnego nie jest rozstrzygnięte. Na razie są to pewne prace koncepcyjne, a stan prawny zostanie zapewne określony w grudniu. No bo nic nie wskazuje też na to, żeby miało to być wcześniej. Bo to tak. Więc trudno jest cokolwiek powiedzieć. Poza tymi ogólnymi zamierzeniami, oczywiście moi współpracownicy, w szczególności moja zastępczyni pani Ewa Sowa wraz ze swoimi współpracownikami zostali przeze mnie poproszeni o to, żeby byli bardzo czujni i żeby wszelkie projekty aktów prawnych już analizowali pod kątem tego, z czym to się może dla nas wiązać. Ale mówiąc szczerze, jest to dla nas duża niewiadoma i gdyby te zmiany miały wejść w życie od początku roku szkolnego w roku 2017, to fakt, że uregulowań prawnych w tej chwili jeszcze nie ma, byłby dla nas bardzo dużą niedogodnością i no byłby to problem po prostu, nie mówiąc już o kosztach. Ale to tyle w tej chwili wiemy. Pan radny Gralak, na osiedlu Chopina Wieniawskiego szykuje się remont. Tak, to znaczy to jest droga powiatowa, starostwo się do tego przygotowuje. Wielokrotnie publicznie mówiłem również i na tej sali, że jeżeli starostwo z taką inicjatywą wystąpi, to będę skłonny przedstawić Wysokiej Radzie do rozpatrzenia propozycję, aby wesprzeć tą inwestycję, bo ona jest w tym miejscu bardzo ważna. Natomiast rozważane są różne warianty, w tym również, jeśli chodzi o odprowadzenie wód deszczowych, w tym i taki, żeby rozważyć możliwość wykorzystania istniejącego zbiornika retencyjnego wód opadowych na skrzyżowaniu ulic Nasiennej i Wieniawskiego.
On jest z reguły, że tak powiem, w bardzo małym stopniu wykorzystany. Takie jakieś ciekawe zjawisko hydrotechniczne występuje, że tam się niewiele wód gromadzi w nim. Ale to jest okazja, żeby go właśnie spróbować wykorzystać. Takie zamierzenia w tej chwili są analizowane i brane pod uwagę, co nie zmienia też i tego, że zarządcy nieruchomości są odpowiedzialni za to, żeby instalować zapory przeciwzalewowe takie, które będą blokowały dostęp do piwnic, do wód, i to może dotyczyć również i tych budynków, o których pan radny wspomniał. Natomiast tutaj mówię, jest brana pod uwagę możliwość wykorzystania na retencję tego zbiornika, który już tam jest. No i budynek na Szymanowskiego. Przyznaję, że musimy znów z zarządcą, czyli z TBS-em, poprosić o wyjaśnienia i informacje, jakie działania w tym zakresie są podejmowane, żeby tam tego zalewania nie było. Pani radna Rybak, jeśli chodzi o wykonawcę fontanny, tak i w ogóle fontanny na osiedlu Zachód. Fontanna została wykonana w terminie. Miał być do końca czerwca i tak zostało zrobione. Na 7 lipca, jak dobrze pamiętam, był odbiór techniczny, ale już po zgłoszeniu przez wykonawcę wykonania. Natomiast to oświetlenie jest zgodne z projektem technicznym, jaki był do wykonania. To jest tak, że tak określał projekt i tak zostało zrobione. Dlaczego niektórzy ławnicy tak nie biorą udziału w orzekaniu w sądach? Pani radna, nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Nie mam takich kompetencji, żebym mógł się w tej kwestii wypowiadać. Przykro mi. I konflikty. No tu różne opinie słyszę o tym ryneczku. Ja sobie przypominam jeszcze, jak mój poprzedni zastępca do spraw technicznych, pan Andrzej Korzeb, też tam głos w tej sprawie zabierał, żeby właśnie nie ograniczać możliwości handlowania tym drobnym kupcom albo osobom, które mają tam niewielkie ilości czegoś do sprzedania, i raczej tej wersji się trzymamy. I być może tam dochodzi do jakichś konfliktów, więc tutaj prosiłem komendanta Straży Miejskiej, żeby mieli to na względzie, żeby takiego konflikty łagodzić. Natomiast nie chcemy ograniczać tam możliwości handlowania tymi niewielkimi ilościami różnych produktów, tam z działek przeważnie. Pan radny Przepióra, czy można z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagradzać również pracowników? Te formy, ja mogę wypowiadać się tak na temat nagród prezydenta miasta dla nauczycieli i dyrektorów szkół. To wynika z obowiązujących przepisów, nie wiem, czy nie z karty nauczyciela. Natomiast no, pracownicy obsługi i techniczni, oni chyba kartą nauczyciela nie są objęci. Ale to też jest, no to też jest, to jest właśnie inwencja dyrektora, no to jeżeli, no, ja osobiście nie widzę takich przeszkód, natomiast no mówię, to też oczekiwałbym jakiejś inicjatywy ze strony dyrektorów, również jeśli mówimy o sprawie zapraszania na uroczystości. Zazwyczaj jest tak, że Święto Edukacji Narodowej, nie zazwyczaj, tylko co roku jest tak, że określona, konkretna szkoła organizuje, i tak naprawdę również i zaproszenia, i listy zaproszonych gości są przygotowywane przez organizatora. Boisko, pan radny Pakulski, boisko szkolne przy gimnazjum numer 3. Muszę powiedzieć, że tutaj rozbieżne opinie w tej kwestii funkcjonują, bo rozmawialiśmy po ostatniej właśnie interpelacji pana radnego, czy zapytaniu. Była rozmowa przez nas z dyrektorem i on, co prawda, no, to nie jest tak, że powiedział, że nic tam się nie dzieje i że nie ma żadnych zdarzeń. Natomiast twierdził też, że cały czas dokonuje przeglądu monitoringu i jakieś takie drastyczne przypadki się nagminnie nie zdarzają. I także to, a że boisko jest bardzo intensywnie wykorzystywane przez młodzież, no to jest faktycznie, to jest inna historia. I tak jest, to tylko wskazuje na potrzebę istnienia takiego obiektu. No jeżeli w ostatnią sobotę,
Nie, ale ja nie polemizuję z panem radnym, natomiast jeżeli w ostatnią sobotę, no to znaczy, że te rozmowy, które były przeprowadzone po sesji czerwcowej, no to one były jeszcze przed tymi zdarzeniami, tak, przed tymi. To jest, no pewnie, że tak być nie powinno i podejmujemy różne działania i to się tu musi wpisać w te nasze, wspólnie z policją, aby zapobiegać aktom dewastacji i żeby też próbować ustalać sprawców. I to jest, mi się wydaje, w jakiś sposób do zrobienia. Na pewno będziemy mieli tutaj to na względzie. Pan radny Dybowski pyta o taką inicjatywę, to faktycznie przed laty była inicjatywa. Podpisało się pod tym wnioskiem 20 prezydentów miast podobnych jak Stargard, podobnych pod względem wielkości i podobnych statusu prawnego, czyli miast będących gminą miejską, natomiast organem wykonawczym w tych miastach jest prezydent i takich 20 prezydentów w tej liczbie ja podpisaliśmy się pod takim wnioskiem, ale kiedy no, okazało się, że jest to niezwykle trudne, o ile w ogóle możliwe to do przeprowadzenia tego typu operacja. Następnie pojawiła się inicjatywa taka, pod którą się również podpisywałem, że jeżeli nasze miasta nie mogły być miastami na prawach powiatu, to żeby przynajmniej doprowadzić do tego, że miasta o określonej wielkości, na przykład powyżej 50 tysięcy mieszkańców, tam jeśli pamiętam, to była jeszcze liczba 40 tysięcy mieszkańców. Takie były propozycje, żeby te miasta były zarządcą wszystkich dróg na swoim terenie, ale te propozycje nie przeszły. No i to traktujemy jako pewną historię. Inicjatywa była, nie spotkała się, że tak powiem, ze zrozumieniem i nie ma tematu w tej chwili. Jeśli mówimy tak, Włosienicza tamte, no po prostu pokosimy. Zostanie skoszone na Włosieniczej. Bydgoska 39, złe warunki. No tak, no nikt tego nie ukrywa i jest to prawda, że jest część mieszkań będących własnością miasta, jest mieszkaniami substandardowymi, dlatego sukcesywnie są one przekształcane w mieszkania socjalne i właśnie ze względu na to, że nie przewiduje się ich, że tak powiem, jakiegoś zdecydowanych remontów. Raczej są bardziej brane pod uwagę możliwość rozbiórki. No i to jest, no tak to jest, że niektóre mieszkania socjalne faktycznie mają do zaoferowania nie najlepsze warunki, żeby nie powiedzieć, że niedobre, ale no sukcesywnie staramy się tego typu mieszkania eliminować w różny sposób. Na przykład zwrócę uwagę na podjęte działania, że w ramach prac, w ramach programu resocjalizacji, reaktywacji zawodowej niektórych osób długotrwale bezrobotnych są prowadzone we współpracy z Caritasem, MOPS-em. Są prowadzone, między innymi były na Wojska Polskiego takie prace, gdzie osoby bezrobotne, długotrwale bezrobotne pod opieką instruktorów mogły odnawiać czy nabywać nowe kwalifikacje zawodowe, remontując klatki schodowe, właśnie instalując toalety w mieszkaniach takich substandardowych i tak dalej. I ten program w sumie się udał, był bardzo udany. Natomiast no, nie da się wszystkich tych problemów za pomocą jednego programu i w krótkim okresie czasu rozwiązać. I tu było, jeśli chodzi o flagi, no to ja tu raz jeszcze powiem, te nasze flagi, nie mamy pełnej dowolności kształtowania ich koncepcji, wizerunku i tak dalej, bo to jesteśmy tu określeni właśnie uchwałą, a uchwała została zawarta na podstawie opinii Komisji Heraldycznej. Pan radny Seredyński przy Skarbowej, czy Kościuszki, niebieskie miejsca, aha, tu chodzi o te miejsca niebieskie dla niepełnosprawnych, tak, będziemy starali się sukcesywnie zwiększać tego typu oznakowanie. Jeśli chodzi o oznakowanie poziome malowane, jesienią, tutaj jest gwarancja półroczna i przed upływem tego okresu gwarancji jest prowadzony przegląd i w tych miejscach, gdzie to oznakowanie, mówiąc krótko, musi być odnowione przez wykonawcę. Spokojna. Tak, zgadzam się, też na to zwracam uwagę. To jest również określone umową. Wykonawca jest w tej chwili zobowiązany do utrzymania tej zieleni w stanie należytym i w tej chwili jesteśmy na takim etapie, że o ile wykonawca tego w ramach
naszym zdaniem swoich obowiązków nie wykona, zlecimy wykonanie zastępcze, a obciążymy wykonawcę. I huśtawka dla dziecka na wózku. Mało tego, nie tylko huśtawka, ale również i karuzela. Takie będą zainstalowane w Parku Jagiellońskim. To już jest przesądzone. Pani Mariola Łada-Siwiec, żeby... imprezy miejskie na godziny popołudniowe. I co, Święto Edukacji Narodowej też na godziny popołudniowe na przykład? I no, nie da się wszystkich, to każde wydarzenie, każda impreza to jest inna sytuacja. Ja domyślam się, że tutaj problem powstał w związku z tym, że ostatnie oddanie do użytku miasteczka rowerowego na osiedlu Pyrzyckim miało miejsce przed południem i tam słyszałem takie głosy niezadowolenia, że to przed południem, a nie po południu. No ale odpowiedź jest bardzo prosta. Jest jeszcze okres wakacyjny, są wakacje. Miasteczko ruchu tego rowerowego, czy miasteczko rowerowe jest dla młodzieży i dzieci. Oni w tym czasie mają wakacje i po prostu tą uroczystość, no tak to nazwijmy, to wydarzenie zorganizowano faktycznie w godzinach przedpołudniowych, ale mając na względzie, że są wakacje i dzieci mają wolne, a dla nich to jest tak naprawdę oferta. Pan radny Amadou Sy, brak ławek. Jeśli chodzi o ławki, to sukcesywnie staramy się dostawiać nowe i to się cały czas dzieje sukcesywnie. Natomiast jeśli chodzi o toalety, no oczywiście nie, no to po prostu jest, nie podlega dyskusji, jest całkowicie słuszne, aby na planach miasta oznaczyć miejsca, gdzie są dostępne toalety i to jest jak najbardziej do realizacji, panie przewodniczący. Pani radna Smolarek, no tutaj musimy zwrócić się do policji, żeby, bo to tak naprawdę to rozumiem, że chodzi o ten radiowóz, który się nie zatrzymał, do policji, żeby policjanci byli na to uczuleni. Jeżeli ktoś z mieszkańców próbuje ich zatrzymać, no to powinni się zatrzymać i spytać, o co chodzi. Ja myślę, że ten sygnał przekażemy do policji. Moim zdaniem nie powinno to budzić żadnych wątpliwości. I do tych ostatnia nasza współpraca z Komendą Policji pozwala mi przypuszczać, że takiego problemu nie będzie. Jeśli obok szpany, to ja się cieszę, że tam się jednak przyjmują i będą się rozwijały bardzo dobrze. I pani radna Ignasiak, no musimy tu dotknąć pewien temat, w którym ja jednak pozwolę sobie głos nieco polemiczny zabrać w stosunku do pani przewodniczącej, ponieważ będąc, a pozwalam sobie na to, będąc mieszkańcem tego osiedla i chcę powiedzieć i zadeklarować tutaj w obecności wszystkich obecnych na tej sali, że uciążliwość zapachowa nie jest stałą i jakąś niemożliwą do zniesienia uciążliwością na tym osiedlu. Zdarza się, że są zapachy nieprzyjemne. One wynikają z tego, że osiedle jest otoczone przez pola uprawne i jakieś zabiegi, nie jestem specjalistą, ale agrotechniczne wykonywane powodują, że ta pewna uciążliwość zapachowa występuje. Przy czym w moim osobistym odczuciu, być może ja mam takie małe oczekiwania, ale ona nie jest jakoś szczególnie uciążliwa. Pewnie, że to nie jest przyjemne, jak trochę brzydko pachnie. To jest ile? Kilka dni w roku. Natomiast myślę, że pani radna miała na myśli zdarzenie, które zaistniało tego lata, a dokładnie było to w czasie, kiedy odbywały się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej i tam faktycznie na lotnisku tam jakiś surowiec był składowany, to było zdarzenie losowe, doszło do samozapłonu. W wyniku samozapłonu zaczął się tam ten materiał palić, który był z tego i on był bardzo trudny do ugaszenia. Akcja gaszenia tego trwała kilka dni. Brało w tym udział również straż pożarna nasza i po 3 czy 4 dniach to zostało zgaszone. W tej chwili sukcesywnie jest to wywożone, ale to było faktycznie bardzo. To była najbardziej z wszystkich zaistniałych do tej pory uciążliwości. Ta, o której mówię, była największa i najbardziej nieprzyjemna. Mnie to osobiście też, no faktycznie byłem zdenerwowany, ale no mówię, zdarzenie losowe, na które samo zapłon po prostu złożonego tam jakiegoś materiału, który nie był możliwy do opanowania w krótkim okresie czasu. Natomiast w tej chwili tam następuje porządkowanie tego i wywóz. I
Aha. Co będzie budowane na, przy ulicy Tańskiego, tam po tym starym kasynie, który w tej chwili przekształcony został w dużą kupę skruszonego gruzu. I dobrze tak się stało. Otóż w tej sprawie było prowadzone postępowanie administracyjne, którego celem miało być, było i tak zostało zakończone wydaniem decyzji warunki zagospodarowania działki. Wszyscy, w tym i ja osobiście, wszyscy mieszkańcy, którzy zostali uznani za stronę, zostali powiadomieni, mieli możliwość wypowiedzenia się przed wydaniem tej decyzji. Decyzja została wydana. Najogólniej rzecz ujmując, jest tam przewidziane budownictwo mieszkaniowe. I taki plan, jak to ma być zagospodarowanie, czyli decyzja o warunkach zagospodarowania, do każdego mieszkańca osiedla lotnisko, który został uznany za stronę, a to wynika z przepisów, kto jest stroną, taka decyzja została przekazana ze szczegółowym wskazaniem, co to ma być zrealizowane. Kiedy to się stanie, nie wiem, natomiast fakt, że podjęto się już, wykonano prace związane ze zburzeniem tej istniejącej do tej pory budowli i skruszeniem tego materiału budowlanego, tego gruzu, wskazuje na to, że są to zamierzenia jak najbardziej, że właściciel ma jak najbardziej zamiar realizacji tego zamierzenia. O. To było wszystko, co zanotowałem. Dziękuję bardzo.